Człowiek w czarnych okularach w swoim własnym teatrze. Nazywam się Zbigniew Kupczyński. Piszę wiersze, maluję obrazy i śpiewam swoje własne piosenki. Kiedy jest słońce tak jak dzisiaj, zakładam swoje czarne okulary i zaczynam deklamować wiersze. Mój ojciec dostał kota w czasie I wojny światowej. Kiedy to leżał w okopach przysypany ziemią i odłamkami cegieł. W uszach huczał mu huraganowy ogień pruskiej artylerii. Wyszedł stamtąd z trzęsącymi się rękoma i nerwowym tykiem oka. Muszę się żenić, mruknął, patrząc na leżące bez życia ciała swoich towarzyszy. Na czworakach dowlókł się do pobliskiego lasu i spuścił spodnie. Był piękny zachód słońca. Stary szedł przez las gwiżdżąc. Potem skończyła się wojna. Ojciec za zasługi na froncie awansował na kapitana. Dostał nowy mundur, błyszczącą szablę, zgolił brodę, podkręcił załadiasko, wąsa i zaczął uczęszczać do wesołego miasteczka. Na karuzeli poznał Adelę, moją matkę. Urodziłem się w rok później, w listopadzie. Pamiętam moje dzieciństwo, jakby to było wczoraj. Czarnego kota Maćka, podwórzowego psa Burka i te dwa białe króliczki. Któregoś dnia ojciec przyniósł do domu koguta. Był to bardzo piękny ptak. Miał czerwony grzebień i zielone pióra. Ptak się szybko ze mną oswoił, karmiłem go z ręki, więc chodził za mną jak pies. Potem zachorowałem na tyfus. Rodzice zawieźli mnie do szpitala. W szpitalu leżałem przez 3 tygodnie, walcząc z chorobą. Któregoś dnia, kiedy byłem bardzo słaby, do mojego pokoju weszła chuda, koścista kobieta w czarnych okularach. Syno, powiedziała, jeśli chcesz wyzdrowić, zacznij robić kolorowe rysunki. Sztuka ma właściwości lecznicze. To mówiąc, położyła mi na kołdrze papier i kredki i wyszła z pokoju pogwizdując. Co miałem robić? Posłuchałem jej rady, chociaż nigdy przed tym nie malowałem. Mój pierwszy rysunek przedstawiał niebieską twarz króla. Na drugim był żółty smok z 2 głowami. Na trzecim rycerze w stalowych zbrojach pędzili na czarnych koniach przez pole, pokryte 100 krotkami. Tak, zrobiłem chyba ze 30 rysunków. I stał się cud. Głowa przestała mi boleć, gorączka mi spadła. Przyszedł lekarz, pokiwał głową i powiedział: to był bardzo niedobry przypadek tyfusu. Myślałem, że nasz chłopak nie dociągnie do przyszłego tygodnia. Ale ja wyzdrowiałem. Sztuka ma właściwości lecznicze. I wtedy to postanowiłem, że zostanę malarzem. I jak widzicie, patrząc na moje obrazy, słowa dotrzymałem. Mieszkam obecnie w Kanadzie. Trzasnęło mi już 84 lat. Piszę wiersze, maluję obrazy, śpiewam swoje własne piosenki. Jak tak dalej pójdzie, to może dociągnę do 100 lat. Kto wie? Do zobaczenia za 10 lat.